Dobrze. Chcę wam powiedzieć dzisiaj o czymś, co mnie dotknęło już kawałek czasu temu. Napisałem to i sobie czekało do dzisiaj. Modliłem się któregoś razu i Duch Święty mnie zapytał, mówi, gdzie jest twoje źródło mocy, Artur? Gdzie jest twoje źródło mocy? I sobie na tym pytaniu zostałem w tej modlitwie. I w wyniku tego powstało to poselstwo. I to jest takie pytanie, które warto sobie zadać. Ja w ogóle uwielbiam coraz bardziej uwielbiam zadawać sobie pytania bardzo trudne. Sobie. Tak, ja nie lubiłem trudnych pytań. Komuś to ja lubiłem zadać trudne pytanie, bo wprowadzałem go w konsternację, uważałem się, że jestem gwiazdą, ponieważ czymś byłem lepszy niż on, sprowadzałem go w jakimś tam sensie do parteru i to budowało moje ego. Nie? Ale sobie to ja nie lubiłem zadawać trudnych pytań. W ogóle człowiek ma tendencję taką, że siebie traktuje bardzo, bardzo lajtowo. Wiecie, że nawet tacy psychiczni masochiści, którzy tak sobie ostro stawiają poprzeczki, no nie, takie poprzeczki życiowe, że to też są takie poprzeczki, jakby tam ich rozliczył z tych poprzeczek, tak czasami ja tak rozliczam ludzi z takich poprzeczek, co sobie stawiają, to są takie poprzeczki, kurczę, lajtowe. Oni sobie nie stawiają takich trudnych poprzeczek, nie? Nie. Tak wygląda, że ten człowiek tak bardzo sobie, nie, a on sobie takie coś stawia, takie... Takie coś, że już jak sobie stawia wysoką tą poprzeczkę, to już te tyle schodków tam nabudował w międzyczasie, rozumiesz, o co chodzi, że on po tych schodkach tam sobie wlezie i przeskoczy, nie? Potem ma satysfakcję, jaki on jest wielki, kurczę, rozumiesz, wiesz. Bo natomiast, wiecie, to jest, człowiek nigdy nie chce siebie stawiać pod murem, a ja coraz częściej ja siebie stawiam pod murem, bo ja w ogóle zauważam, że postawienie siebie pod murem, zadanie sobie trudnych pytań wymaga ode mnie no właśnie takiego totalnego rozbrojenia się i powiedzenia do Boga, ja nie mam w tym momencie żadnego źródła, żadnej broni nie mam. Że nie obronię się przed tym, Panie Boże, nie obronię się. Nie? I dobrze mi z tym bardzo, bo właśnie dowiaduję się o sobie różnych rzeczy. I zachęcam was, żebyście też sobie stawiali takie pytania, właśnie, gdzie jest twoje źródło mocy? I wiecie, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj porzucili wszelkiego rodzaju, nazwijmy to, frazesy pod tytułem źródłem mojej mocy jest Bóg, źródłem mojej mocy jest odrodzony duch, bo to są wszystko rzeczy ze szkoły i one są prawdziwe. To nie to, że one są nieprawdziwe, one są prawdziwe. One są prawdziwe. Są prawdziwe. Chodzi mi o to, i żebyś sobie postawił pytanie o to źródło mocy od strony praktycznej. Bo to, że źródłem twojej mocy jest Bóg, super. Tak? To skąd w takim razie tyle porażek i frustracji? O, i tak sobie postawić takie pytanie. No jak źródłem mojej mocy jest Bóg, halleluja. No każdy powie halleluja. Okej? Okay? Tylko spójrzmy na praktyczne, czy to jest jak tam się praktykuje to źródło mocy, co tam z niego płynie, z tego źródła, nie? Bo to, że ono jest, że ono się nazywa jakoś, kurczę, rozumiesz, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, czy to, co się z niego tam pije, prawda, to jest coś, co rzeczywiście daje ci tą moc. Czy nie daje mocy? Czy po prostu pijesz i mocy nie daje? Bo jak pijesz i mocy nie daje, to może tam obok, milimetr dalej, płynie inne źródełko takie bije. I ty tam chłepczesz milimetr obok. Rozumiesz? Wsadziłeś szparę, język tak bokiem i tam z boku wybierasz. A tu jest inne. Nie z tego, nie? Też tak może być. Ale 1 Koryntian 1,18. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu to zwrot opisujący dzieło Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest ta mowa o krzyżu. Nie? I to właśnie dzieło Chrystusa jest mocą Bożą. Dzieło Chrystusa jest mocą Bożą. Rozumiesz? Dzieło Chrystusa jest mocą Bożą. Czyli to jest realne źródło mocy. Tylko
dalej idziemy w kierunku używalności tego źródła. Tak? Jak ja, ile ja z tego źródła używam? To moc do bycia zbawionym od piekła i moc do bycia zbawionym od patologii tej ziemi. To jest temat tego, co zrobił Jezus. Zbawił od piekła, zbawił od piekła i zbawił od patologii życia na ziemi. To jest ten sam Jezus, ten sam krzyż, to samo dzieło. To samo, to się niczym nie różni. Ta sama moc, ta sama waluta, ten sam pieniądz, to samo. Wiecie, ja długo dochodziłem w swoim życiu właśnie do tego, że to jest to źródło. Ja przeszedłem od mojego nawrócenia przez wiele, wiele, wiele różnych takich rzeczy pod tytułem, właśnie, nie wiem, czy to nawet tytuły miało, no. Przeszedłem przez różne rzeczy, zanim zrozumiałem, że w ogóle to dzieło Chrystusa jest mocą. To dzieło Chrystusa jest mocą. Tam, że tam nie ma mnie. Tam nie ma mnie w ogóle. W ogóle. Nie, że trochę. Ja chyba ten mój proces oświęcania to polegał na tym, że ja uważałem, że jest mnie trochę gdzieś tam. 15%, potem 10, potem 5, generalnie nie wiem, potem 0,5%. Chodzi mi o to, że ja zawsze miałem jakąś dziurę w tym świętym źródle, że mi ta woda gdzieś wyciekała po bokach. Wreszcie, kiedy dotarło do mnie, że to jest tylko Jego dzieło, Jego, tylko Jego. On to zrobił, nie? On, nie ja. Ja cholernie sobie troszkę tutaj gadaliśmy na temat właśnie robienia różnych rzeczy. Ja zawsze też, ja byłem zawsze człowiekiem, który musiał robić. Jak ja nie robiłem, na przykład jak ja nie zrobiłem czegoś, to ja się czułem źle. Ja miałem wyrzuty sumienia normalnie, że nie zrobiłem czegoś. Jak nie zrobiłem, to ja miałem wyrzuty sumienia. Rozumiesz, o co chodzi? Ja rozumiem dzisiaj ludzi, którzy na przykład nie potrafią wypoczywać, którzy się zastanawiają, mają urlop, a zastanawiają się, co powinni zrobić, nie? Ja rozumiem tych ludzi, nie? Rozumiem ich. Bo oni żyją, dlaczego też oni tym żyją? Dlatego, że, i tu jest ciekawa rzecz, to jest właśnie z tych pytań, których się nie lubi zadawać. Dlaczego ja, Panie Boże, tak bardzo muszę coś robić? A odpowiedź jest taka. Ponieważ nie czujesz się dowartościowany, jak nic nie robisz. Rozumiesz to? Koniec. Taka jest prawda. No. Musisz coś robić. Musisz być dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym bratem w Chrystusie, dobrą siostrą, dobrym ewangelistą, dobrym dyrektorem, dobrym sprzedawcą. Coś ty musisz robić. Ty musisz coś zrobić. Musisz coś zrobić. Ty nic nie robisz. Rozumiesz, o co chodzi? Ty nic nie robisz. To co? Poczucie własnej wartości wycieka przez ciebie. Kurczę, rozumiesz, jak woda z butelki. Jestem nieużyteczny. Nic nie robię. Rozumiesz? Ja sobie do tego doszedłem. Doszedłem do miejsca, gdzie nic nie robię, jestem z siebie dumny. Jest takie miejsce. Przysięgam na Boga żywego. Jest takie miejsce, że nic nie robię i jestem... Ja nic nie robię. W środku i na zewnątrz. W środku, no, nic nie robię, jestem z siebie dumny. Rozumiesz? Ja nie mówię tutaj też o ludziach, którzy poszli w drugą stronę. Rozumiesz, o co chodzi? O patologicznych leniach. To jest zupełnie inna sprawa. To dzisiaj rozmawiam, tutaj mówię tylko o tej rzeczy. Nie? Ja nie mówię o patologicznych leniach. Bo lenistwo to jest grzech. Ale sobie doszedłem właśnie do tego, że to jest Jego dzieło. Tylko i wyłącznie dzieło Jezusa Chrystusa. Tam jest źródło mocy. I teraz okej, jak to jest Jego dzieło, tam nie ma w ogóle mojego udziału w tym wszystkim. A to teraz ja na tej drodze ja się musiałem przyzwyczaić do tego, że ja cały czas korzystam z czyjegoś. Ja żyję na krechę, na zeszyt. Rozumiesz, o co chodzi? Non-stop na krechę żyję, ja nic nie mam. Nie posiadam własnych zasobów. Nie mam zasobów. Jak masz zasoby, to sobie nimi szafujesz. O, mam zasoby. Ale tutaj nie masz zasobów. Nie masz. Jesteś zdany na co? Na łaskę. To jest takie słowo, wie, lubiane i nielubiane. Każdy chrześcijanin lubi słowo łaska, ale żaden chrześcijanin nie lubi być zdany na łaskę. Rozumiesz? Wiecie, kto naturalnie lubi być zdany na łaskę? Właśnie ten leń patologiczny.
To ci patologicznie lenie. Oni, kurczę, mają być, są, lubią być zdani na łaskę normalnie, nie? Co? No tam, bo to są leni patologicznie, to są bezdomni mentalnie, proszę ciebie, nie mają domu wewnętrznego, nie? Ale normalnie człowiek jest popsuty w tą stronę. Wiecie, w którą stronę jest człowiek popsuty? Człowiek jest popsuty w tą stronę, że musi zasługiwać. Musi zasługiwać. Człowiek jak nie zasługuje, to ginie. Każdy człowiek się nawraca z zasługiwania. Dlatego Bóg zbawił świat, bo ludzie zasługują. Rozumiesz, o co chodzi? Nie możecie zasłużyć na moją przychylność, ja was zbawię i załatwimy to raz na zawsze. Tak? Rozumiecie, gdzie jest patologia rozwinięta? W zasługiwaniu, nie? I dobra, przyjmuję zbawienie od swoich grzechów, ale teraz żyję na tej ziemi i cały czas w ogóle krąży mi w głowie, że ja jestem nie na swoim. Ja cały czas muszę czerpać, kurczę, z tego kubełka obok. To nie jest mój kubełek, to nie jest mój kubełek. Rozumiesz, o co chodzi? To pański kubełek. Cholera, to nie jest łatwe. Wiesz, to nie jest prosta sprawa, wbrew pozorom. Stąd masa ludzi nie korzysta ze źródła mocy prawidłowo. Bo oni nie biorą tego, kurczę, elementu jako rzecz stałą. Tak musisz żyć. Do końca życia będziesz zależny. Chciało ci się chrześcijaństwa? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Do końca życia będziesz zależny. Zależny. Związałeś się, kurczę, rozumiesz, zależnością z tym Bogiem. Jesteś zależny od Niego. Zależny. Żeby teraz żyć, sukces mieć w życiu, ty musisz się nauczyć brać z tego kubła pełną garścią, a tak do nie swojego wsadzić rękę. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego my tyle uczymy o zjednoczeniu? Czemu my taki nacisk na zjednoczenie kładziemy? Bo ja wiem, gdzie leży problem. Wsadzić rękę do nie swojego. Rozumiesz? Dlatego się ludziom w głowę tłucze zjednoczenie, 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 aż ta klapka zaskoczy. Aha, zjednoczony z tym kubłem. Dobra. Rozumiesz? Nie mój, ale mój. Nie mój, ale mój. Się nie zapytam się. Wiesz, o co mi chodzi? Nie zapytam się. Nareszcie się nie zapytam. Nareszcie się nie zapytam. I to jest trudne. Nie zapytać się, czy można sięgnąć ze źródła mocy. Ja przez lata musiałem dojść do tego, że sam fakt zapytania się, rozumiesz, już stoi na drodze do tego, żebym sięgał ze źródła mocy prawidłowo. Sam fakt zaistnienia we mnie zapytania. To musiałem zwalczyć do końca, nie? Żeby dojść do tego, żeby to chwycić. Korzystanie z mocy jest wprost proporcjonalne do poznania, jakie się posiada. Dlatego też się tłucze w ogóle temat tego, co zrobił Jezus. Bo ludzie nie wiedzą. Dla nich to jest, kurczę, jakiś mały element. Zbawił mnie, no dobra, uzdrowił, no dobra, ale ze wszystkiego to już nie jestem pewny. No dobra, ale powiedzmy ze wszystkiego. No zaopatrzył finansowo, ale zaopatrzył finansowo, to już jest grubiej, pastorze, niż uzdrowił. No to już jest grubiej. Rozumiesz, co? Jak on zaopatrzył? Jak to się dzieje? Już powstaje, będzie. Kolejne dodatkowe pytania powstają. Dylemacik goni dylemacik. Rozumiesz? Zaakceptował mnie. No, zaakceptował to już naprawdę. Jestem zaakceptowany. No, naprawdę zaakceptowany. Przecież ja się w ogóle nie czuję zaakceptowany. Poznanie jest ogromne znaczenie ma tutaj. Poznanie w ogóle. Korzystanie z mocy jest wprost proporcjonalne do poznania tego, co zrobił Jezus. Nie ma ludzi, którzy będą w stanie w ogóle nie wiedzieć, nie być pewnym do końca. Nie to, że tylko intelektualnie powiedzieć, ale nie być pewnym do końca, co zrobił Jezus. Do końca, wiecie, co zrobił Jezus. Dlatego to musi być takie wkute w człowieka. Wiesz, kiedy jesteś pewny, że w danej dziedzinie Jezus coś zrobił? Kiedy już nie masz pytań do tej dziedziny. Kiedy już nie powstają pytania w tobie. Nie powstają pytania. Rozumiesz, o co chodzi? Nie powstają pytania. Jak powstaje jeszcze jakieś pytanie, to jeszcze tam nie ma pewności. Bo kiedy pytamy? Jak nie wiemy. Przecież to proste. Żaden normalny umysł nie pyta o coś, co wie. Po co? Dla kurtuazji? No nie ma takich akcji. Rozumiesz? Co? Bóg nie pyta. To retoryk. Wiesz, o co chodzi? To retoryk. On pobudza nasze mózgi schorowane. Rozumiesz? On nie potrzebuje odpowiedzi. My potrzebujemy, jeśli nie jesteśmy pewni. Rozumiesz? Musisz być pewny.
Ja, musisz do tego stopnia badać temat, aż będziesz pewny, co on zrobił. Rozmiaru również tego, który on zrobił. Ludzie, wszystkie te dylematy, które my, do których my, przed którymi my stajemy, to są elementy niepewności. Niepewny jestem, czy on na pewno, a na pewno będziesz miał Abrahamie syna. Ale jestem stary i żona jest stara. I co? Rozumiesz? Janie, będziesz miał syna. Rozumiesz, o co chodzi? Janie. Na szkole ostatnio o tym mówiłem. Ale Jan miał wątpliwości. Janiu, mówię, to za nie mówisz, to już nie będziesz pytań zadawał. Nie Jan, tylko ten. Ale jak? A, Zachariasz. Nie, Jan to był syn jego. Zachariasz, za nie mówił. Rozumiesz, o co chodzi? Potem już mu przeszło, to już nawet na tablicę napisał w ogóle imię syna. Rozumiesz? Już nie dyskutował ze wszystkim, ale miał dylematy. Dylematy. Ja tu na szkole mówiłem w ogóle. Była taka jedna dziewczyna, co nie miała dylematów. Miała 16 lat. Tak. Przyszedł do niej anioł i powiedział w ogóle, zajdziesz w ciążę z Bogiem. Ona powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego. Rozumiesz, o co chodzi? Jej się pojawił, kurczę, rozumiesz, w macicy plemnik. Z nieba. Zmaterializował się plemnik. Plemnik się zmaterializował. Plemnik. Tam nie było żadne czary-mary. Ten tekst w ogóle, ja mówię za ten tekst, co tam napisali, że Bóg ją zacienił, to ich trzeba by było człowieku, nie wiem, po 20 batów im dać. Rozumiesz? Bóg ją zacienił. Zmaterializował się plemnik, fizyczna rzecz w kobiecie. Rozumiesz? Została zapłodniona. Ale dlaczego? Bo co ona powiedziała? Niech mi się stanie według słowa Twego. Nie poddała wątpliwości w ogóle tego, rozumiesz, jak działa Bóg, tak? Dlatego moc, korzystanie z mocy jest wprost proporcjonalne do posiadania go poznania. Do poznania pod tytułem ginosko, czyli do poznania przeżytego, nie teorii, tylko do ginosko właśnie. Do przeżytego poznania. Zawsze, pamiętajcie przyjaciele, zawsze pokuta poprzedza korzystanie z źródła mocy. Zawsze. Pokuta to jest w ogóle wejście. Bo my mamy problemy. To, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to jest, jakie to są problemy. Pokuta jest rozwiązaniem tych problemów, niwelowaniem tych problemów. Nie można skorzystać ze źródła mocy, jak się ma jakąś barierę. Rozumiesz? Tego nie można zrobić. Rozumiesz? Nie można założyć sobie rękawic bokserskich, proszę ciebie, na ręce i próbować SMS-y pisać. No nie da rady. Rozumiesz, o co chodzi? To nie tędy droga. Rozumiesz? To człowiek nie może mieć bariery żadnej. Mniejszej lub większej. Wszelkiego rodzaju działania pomocowe, duszpasterstwo, terapie, mentoring są tylko narzędziami, które mają doprowadzić człowieka do źródła mocy. One mają doprowadzić człowieka do miejsca pokuty, przez które człowiek ten przejdzie i sięgnie do mocy. To wszystko. Rozumiecie? One tak mają poprowadzić człowieka. To dodatkowe działania, pomocowe działania. Nawet nakładanie rąk na ludzi, nawet uwalnianie mocy w nich, to są pomocowe działania. Rozumiesz, które odsuwają demony, odsuwają jakieś, kurcze, rozumiesz, dziwne stany emocjonalne wielokrotnie i tak dalej, i tak dalej. Potem człowiek zaczyna rozumieć zasadę Bożą, porzuca przeszkodę i bierze ze źródła mocy. No taka jest procedura. Mocą do zmian jest Chrystus. To jest taki frazes, ale to jest moc do zmian. To naprawdę jest moc do zmian i nie ma innej mocy. Uświadomienie sobie Jego dzieła. Przeżycie Jego dzieła. Jakby nie dostrzeżesz dzieła Chrystusa, nie dotrzesz do zmiany. Nie zrobisz tego. To będzie tylko to z daleka będziesz widział. Będziesz mówił, o, widzę problem z daleka. I na przykład, nie wiem, nie odczuwam go teraz, nie? Tak za bardzo. I ludzie mówią, to ja już tego problemu nie mam. To nie z tej strony.
Ja w ogóle, kiedy ja mówię, że ja nie mam problemu, w tym momencie, kiedy ja jestem głęboko świadomy tego, co zrobił dla mnie Jezus Chrystus, rozumiesz, co jest zrobione dla mnie w Jezusie Chrystusie i ja sobie z tego biorę, ja sobie normalnie mogę z tego wziąć. Nie wiem, pojawia się choroba, a ja jestem tak przekonany o tym, że on moją chorobę wziął na siebie, że ja z tego kubełka zagarniamnego mówię, jestem zdrowy. Co to jest bięcie uzdrowienia? Jestem zdrowy, o ja wziąłem stamtąd, ale jestem o tym tak przekonany, jak o tym, że 2 razy 2 jest 4. Jestem zdrowy. Jakieś tam męczenie przychodzi do głowy, kurcze diabelskie. Jestem wolny. Jestem wolny. Ja będę za 2 tygodnie, bo tam Michałek z Julitką wyjeżdżają i tam się zamieniliśmy na głoszenia, więc będę też miał głoszenie i mam takie słowo mam od Boga kolejne, z którego sobie sam korzystam bardzo fajnie. Będę wam o tym mówił, ale to jest ciekawe, bo właśnie ja te słowo tak sobie złożyłem, że w ciągu na przykład przekierowanie mojego myślenia z tematu problematycznego na temat nieproblematyczny, trwa kilka sekund. Normalnie to jest genialne. Ja wam to pokażę, jak to działa za 2 tygodnie, ale to jest po prostu genialna sprawa. Sam obecnie sobie to trenuję i teraz, nie wiem, jechaliśmy samochodem, coś tam, pojawił się problem, ja taka stosuję tą dźwignię, stosuję tą duchową dźwignię, natychmiast jestem w innym miejscu. To jest i to nie to, że ja tam walkę prowadzę. Rozumiesz, o co chodzi? Hulk jest od walk. Niech Hulk, Hulk, jak on się tam zwie, walczy sobie. Ja nie muszę. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja nie chcę. Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Żeby dotrzeć do Chrystusa, musi być pokuta. Bo rozumiecie, to źródło jest. To źródło jest. Ale właśnie przeszkody. To tak jak tutaj dzisiaj Ewa mówiła, są przeszkody. Na przykład przeszkody w komunikacji. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie nie rozumieją zasad komunikacyjnych i komunikują do siebie i tam wychodzi jakaś parodia z tego wszystkiego. Parodia. Bo to źródło pod tytułem Chrystus, tak nazywajmy to roboczo, ono jest, a pokuta to jest usunięcie przeszkody. Usunięcie jakiejś przeszkody. Usuń przeszkodę. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz, oni... Że to jest prorocze zobrazowane, kurczę, na historii w ogóle Łazarza. On przychodzi, mówi, odsuńcie kamień. Odsuńcie kamień. Co jemu przeszkadza? Co przeszkadza w ogóle Jezusowi zobacz, co przeszkadza w uwolnieniu mocy Boga? Co tam coś przeszkadza? Jezusowi coś przeszkadza we wskrzeszeniu Łazarza. Nie przeszkadza mu, że Łazarz jest martwy. W ogóle mu śmierć nie przeszkadza. Temat, że to jest śmierć, jemu nie przeszkadza. Że jest presja tłumu, też mu nie przeszkadza. Rozumiesz? Że przyszedł tam na pełnym luzie, dlatego że jeszcze 3 dni został w innym miejscu, jakby powiadomiony, też mu nie przeszkadza. Że przychodzą do niego jego znajomi, w ogóle dlaczego cię tu nie ma, kurczę, od poniedziałku? Dzisiaj jest czwartek. Wiesz, o co chodzi? Też mu nie przeszkadza. Nic mu nie przeszkadza, rozumiesz? Ale coś mu przeszkadza. Jakaś jest przeszkoda. O, kamień. Usuńcie kamień, mówi. Usuńcie kamień. Co on nam pokazuje ten, to jest proroczy obraz. Musi być usunięta przeszkoda, żeby została uwolniona moc, rozumiecie? To jest dla Boga niemożliwe. Bóg nie może uwolnić mocy, jeśli jest przeszkoda. Jeśli my mamy jakąś przeszkodę w sobie. Nie może być uwolniona moc. W ogóle i chrześcijanie są mistrzami świata w tym, bo oni na przykład chcieliby coś takiego zrobić. Niech ten Bóg uwolni moc w tą przeszkodę, usunie przeszkodę, a potem uwolni moc w ten problem. To są ci śmierdzący lenie właśnie. Ci z tego gatunku bezdomnych. Rozumiesz? Oni, to są oni właśnie, ten gatunek. Bóg, pamiętaj, nie usuwa przeszkód. A rozumiecie to? Nie wiem, jaką, może niektórzy z was mają inną teologię. Bóg nie usuwa przeszkód z życia ludzi. Słyszycie? Skąd to wiem? Po 20 par lat Biblię czytam.
Przychodzi Jan Chrzciciel i mówi taki tekst. Idzie Mesjasz. Mesjasz idzie. Prostujcie drogi pańskie. Mówi do nich teraz. Dlaczego? Bo idzie Mesjasz. Przed kim te drogi wyprostujcie? Przed Mesjaszem, nie po Mesjaszu. A chrześcijanie chcą, żeby Mesjasz przeszedł, wyprostował drogę i rozwiązał problem jeszcze na końcu. Mesjasz nie jest po to, żeby prostować twoje drogi. Mesjasz przyszedł na ziemię, żeby zbawić ludzkość. I teraz, co z tego, że na przykład on umarł za moje grzechy 2000 lat temu? Jak ja 23 lata temu musiałem spokutować z moich grzechów. Inaczej to nie szedłbym do nieba, tylko szedłbym do piekła. Czyli co stało na drodze manifestu mocy w moim życiu? Moja pokuta. Ja musiałem usunąć przeszkody. On powiedział do mnie, Artur, ja ci wybaczyłem twoje grzechy, ale wyznaj mi swój grzech. Przyjdź do mnie teraz, padnij na kolana i powiedz do mnie, Panie, ja jestem grzesznikiem. A wtedy on powie, bardzo mi miło, a ja jestem Mesjaszem. Więc teraz ja biorę twoją grzeszność na siebie, ty weź swoje mesjaństwo, ty weź moje mesjaństwo do swojego ducha, stajemy się jednością i lecimy do przodu przez wieczność. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale ja musiałem pokutować. Ja musiałem 20 par lat temu powiedzieć, że ja jestem grzesznikiem. Że ja się nadaję, kurczę, do tego, żeby mnie przerobić, rozumiesz, na gruz. Rozumiesz? Ja musiałem się pochować. Pochować się. Rozumiesz, sam se wykopać grób, sam się położyć, sam się przysypać piachem. Nowe narodzenie należało już do niego. Ale ja musiałem grób wykopać. Ja musiałem się położyć do grobu. Ja musiałem się zasypać piachem. To była moja robota. To była moja praca. To była pokuta. Pokuta. Nie ma uwolnienia mocy bez pokuty, ludzie. Nie ma. Było poselstwo powiedziane, prorok wychodził, mówi poselstwo. A teraz ktoś sobie myśli, Bóg jest ze mną, chodzę w Duchu Świętym, ja nie muszę na tą komunikację teraz pracować, to się zrobi. Gówno się zrobi, ludzie. Nic się nie zrobi, rozumiesz? Nic. Albo weźmiesz się w garść i zaczniesz pracować nad komunikacją, albo nadal nie będziesz się dogadywał z ludźmi. Przecież to jest proste. Musisz pokutować. Nie jest ważne, że ty 20, 30, 40 lat funkcjonujesz, proszę ciebie, w osobistej logice. Musisz uznać osobistą logikę jako grzech i przyjąć logikę ogólną. Ogólną logikę musisz przyjąć. Taką, jaką rozumieją. Musisz mówić w języku innych ludzi. Nie możesz w swoim języku. Rozumiesz? Nie możesz w swoim języku mówić. Ja wiem, że ty sam swój język rozumiesz. Rozumiecie? Jak ja się nawracałem do Boga, byłem tak popaprany w środku, tylko ja sam siebie rozumiałem. Tak? Ale do tego grajdołka mojego nie mogłem nikogo zaprosić na litość boską. Ja bym go tam zaprosił, to on by umarł ze smrodu. Rozumiesz? Tam tak w środku śmierdziało. A ja byłem przyzwyczajony do swojego smrodu. Rozumiecie? Nieraz mówiłem, własnego smrodu się nie czuję. Rozumiesz? Nie jest tak straszny, powiedzmy. Czyli się o wiele bardziej. Dzieje apostolskie 2:38. Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pokuta to droga do kontaktu z Chrystusem. To jest droga. To kontakt z Chrystusem powoduje, że moc Bożego Ducha może zacząć działać. Oni do nich mówią w ogóle, opamiętajcie się, bo nie ma, co mamy zrobić? Brawo! Nareszcie odpowiedź na apel Boga. Opamiętajcie się. I tu się znowu załącza w ogóle umysł, tak zwana logika wielu chrześcijan. Ja potrzebuję mocy, żeby się opamiętać. Gdzie to jest napisane w piśmie? Znajdź mi jeden fragment. Nie ma. Nie ma. O, rozumiesz, że nie ma? Nie ma. Ja kiedyś myślałem, że jest, tylko że tego nie znalazłem. Wiesz, czemu miałem takie myślenie życzeniowe? Ja bardzo chciałem, żeby to było. Ja bardzo chciałem, żeby to było, ale nie było. A potem słyszałem tysiące razy, nie ma mocy, żeby wyjść z tego grzechu. Ja mówię, weź, nie koksuj. Mówię, zrób krok. Zrób ten krok.
Zrób krok w tej twojej niemocy, a zobaczysz, co się wydarzy. To będzie pokuta. Zrób krok w tej niemocy, a przyjdzie moc. Co stoi na drodze pokuty? To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to jest taka kolejna sprawa, o której chcę wam w ogóle powiedzieć dzisiaj. No bo już wiemy, gdzie jest źródło mocy, już wiemy, że trzeba pokutować, żeby do tego źródła mocy dotrzeć, tak? Nie bój się, diabeł, kurczę, człowieku, jest trwana bestia. Zamontował, rozumiesz, o co chodzi, cały taki model myślowy, aby ludzie nie podeszli do pokuty. I to jest to. Jakub 1:22. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Oszukującymi samych siebie. Oszukującymi samych siebie. Oszukiwanie samego siebie to główny wróg pokuty. Oszukiwanie siebie. A siebie jest oszukać bardzo łatwo. Ludzie, my możemy myśleć o czym chcemy i myśleć o czym nie chcemy. I nie myśleć o czym nie chcemy. Absolutnie. Ja wcale nie muszę myśleć o tym, że jestem taki. Jestem cudowny, jestem królem. Będę teraz myślał, Ceroński powiedział, że jesteśmy królami, jestem królem, jestem królem. Jestem królem, jestem królem. Ale też Ceroński powiedział, że jesteś dupkiem. Też powiedział, że jesteś dupkiem, jeżeli nie będziesz sobie zadawał trudnych pytań. Dupku. Rozumiesz? Królem? Jesteś królem. Pewnie, że jesteś. Ale można być królem dupkiem. Rozumiesz? Można być. Można się zafiksować na tym. Żydzi się zafiksowali, że są Żydami. To jest w ogóle mistrzostwo świata. W ogóle oni stanęli, jesteśmy synami Abrahama. Ty. A za chwileczkę, kurczę, to kamieniami w niego rzucali. Najpierw napisane jest, że oni, ci, którzy przyjęli go jako w ogóle Mesjasza, za chwileczkę mówią, jak on do nich mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Rozumiesz? A oni mówią, nie, no przecież my nie mamy problemu. My jesteśmy synami Abrahama. To dlatego, że wy jesteście synami Abrahama, to nie macie problemu? Bo co? Bo dlatego, że się urodziłeś Żydem i cię obrzezali dnia ósmego, rozumiesz to co? Że to ty jesteś człowiekiem w tej chwili jakiego? Lepszego sortu nie jesteś. Jezus mówi, nie jesteś lepszego sortu. Musisz się opamiętać i stanąć w prawdach Bożych. Rozumiesz? I teraz co zrobili? Oszukali samych siebie. My jesteśmy dziećmi Abrahama. Ja jestem królem. Ja nie muszę sobie zadawać trudnych pytań. Co ja sobie będę zadawał trudne pytania o tą, kurczę, jakąś komunikację czy inne rzeczy? Co ja będę tu się zastanawiał? Jak to ja jestem król? Na królu pojadę, na królu. Rozumiesz, o co chodzi? Na królewskim wymiarze ja pojadę. No, sorry. To jest właśnie z cyklu jakby, nie wiem, ktoś przyszedł do mnie i powiedział, Artur, dlaczego tak jest? Dlaczego tak mówisz? A powiedział, bo jestem pastorem. Jak ja bym powiedział do kogoś taką rzecz w życiu, rozumiecie, o co chodzi, to bym sobie sam sprawił lanie w łazience. Oszukiwanie samego siebie to główny wróg pokuty. Oszukiwanie samego siebie, jak się nazywa, przyjaciele? Wyparcie. 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 I trzeba się, przyjaciele, oswoić z tym słowem. Z wyparciem. Rozumiecie? Co to jest wyparcie? Wyparcie to nieświadomy proces polegający na niedopuszczaniu do świadomości. To jest w ogóle mocny myk. Myśli, emocji, wspomnień, pragnień, wyobrażeń i tak dalej, które przywołują bolesne skojarzenia lub w inny sposób zagrażają spójności duszy człowieka. To jest coś, co cię boli. I ulokowało się bardzo głęboko w tobie. I ty w ogóle nie czytasz, że te coś tam jest. Ty nie czytasz tego. Ty samego tego elementu nie czytasz w sobie. Rozumiesz? Ale ten element objawia się jak? Nie chcesz do siebie dopuszczać rzeczy, które cię bolą, męczą, dręczą, są niewygodne, niesympatyczne. Rozumiesz, o co chodzi? Bolesne. Nie chcesz o tym myśleć.
Wiesz, co chcesz zrobić? Zakrzyczeć to, zamodlić. Rozumiesz, o co chodzi? Gwałcił go, kurczę, ojciec parę lat. Rozumiesz, o co chodzi? A teraz się nawrócił, przebaczył ojcu, rozumiesz? Chodzi do ojca na obiady i robi takie coś. I on mówi mi, że to jest ten proces. Rozumiesz? Rozumiecie, co ja teraz do was mówię? I myśli, że to przejdzie. Ale na co? Jak ja słyszę o tych wybaczeniach chrześcijańskich, rozumiesz, różnych, rozumiesz? To człowieku mi włosy na głowie rosną. W ogóle to są bzdury. Bzdury. My nie chcemy. Nie chcemy. Ja jako chrześcijanin, ja nie chcę, żebym dotykał mnie ból związany z tym na przykład, co mnie trafiło w życiu. Chcę o tym zapomnieć. Zapomnieć. Nie chcę tego dotknąć. Nie dotknę tego. Rozumiesz? Będę mówił Idę na chorych ręce kłaść teraz. Na chorych idę kłaść ręce, uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Teraz idę. Co u ciebie? Wszystko dobrze, mam ewangelizację w czwartek. Proszę ciebie właśnie z tego cyklu. No nie? Wszystko u mnie dobrze, mam ewangelizację w czwartek. Proszę ciebie w sobotę uzdrawiony chorych, w niedzielę wskrzeszamy zmartwych. Wszystko bardzo dobrze. Rozumiesz? A jak tam z ojcem twoim? Nie, no bardzo dobrze. Nigdy tak nie było. My kochamy się. A tam, co tam mieliście? Jakieś... Nie, to ja wybaczyłem wszystko. Przez Jezusa ja wszystko tu wybaczyłem. A potem ten człowiek, przyglądasz się na jego życie z innymi ludźmi. Rozumiesz, o co chodzi? Cały model obronny, ukierunkowany na innych ludzi. Jak czołg, jak potężny, pancerny pojazd. Człowieku. Weź go dotknij. Ja czasami się zastanawiam, mówię, Boże, ty znasz jakieś sposoby? My są takie sposoby, mówię, żeby tam go dotknąć? Przecież jest tak uzbrojony, że się w pale nie mieści. On w ogóle mnie się tam palcem nie da dotknąć. Coś wam powiem o mojej pokucie. Ja w swoim życiu wydłubałem wszystko. Wszystko. Ja nie mam żadnych paprochów w środku. Rozumiecie? Żadnych. Czemu? Bo ja musiałem pokutować. Ja nie mogłem mieć blokad. Ja nie zamieniałem dzisiaj w śmiech różnego rodzaju... Ja nie zamieniłem w śmiech... Lata to robiłem, zamieniałem w śmiech różne trudne rzeczy. Nie. Postanowiłem wyeliminować system wyparcia w moim życiu. Wyeliminować system wyparcia. Absolutnie. Ono jest głęboko. Nie widać go. Nie można go nazwać. Ale ono nie dopuszcza do świadomości różnych rzeczy. Ono nie dopuszcza. Ono chce, żeby świadomość nasza nie była dotykana przez bolesne skojarzenia lub cokolwiek, co nam burzy spójność. To nam spójność burzy. A wiesz, że chrześcijanin, człowiek musi być spójny. Człowiek musi być równy, spójny. Obojętnie, co się będzie działo. Czy jest wojna, czy jest pokój, czy go ktoś kopnie w tyłek, czy ktoś mu da 1 000 000 złotych, rozumiesz? On musi być spójny. Rozumiesz? Normalny, spójny człowiek. Normalnie musi komunikować z innymi ludźmi. Normalnie musi uwalniać emocje. Normalnie musi żyć z innymi ludźmi. Normalnie. Rozumiesz? Ale wyparcie na to nie pozwala. Wyparcie nie pozwala. Wyparcie magazynuje się w mózgu na 3 płaszczyznach. I teraz posłuchajcie, jak to działa. Po pierwsze, wizualizacja krzywego obrazu zagadnienia. W ogóle co on robi? Wyparcie powoduje, że w nas się wizualizuje krzywy obraz zagadnienia. Jest jakieś zagadnienie, jakiekolwiek.
Rozumiesz? I w nas się to wizualizuje krzywo. Nie widzimy tego takim, jakim jest. Tylko widzimy to inaczej. Widzimy to przez pryzmat tego, co nam ze środka wychodzi. Środek nam daje informację, co to jest tak naprawdę, nie? Po drugie, to jest przenoszenie traumatycznych przeżyć z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. To jest mistrzostwo świata. To się wszystko dzieje w mózgu, bo to jest naukowe. Coś się kiedyś stało. Nie wiem. Ktoś, kogo kochałeś, odrzucił cię. Obojętnie kto. Ojciec, matka, nie wiem, chłopak, dziewczyna, ktoś cię tam wziął, odrzucił, nie? Stało się to w tamtym momencie. Kiedyś. Na przykład, nie wiem, u jednych 20 lat temu, u innych 30, u innych 5 lat temu. Kiedyś się takie coś stało. Ktoś cię wziął, odrzucił, nie? I teraz posłuchaj. Wyobraź sobie, że twój kochany mózg, no nie? Potrafi zrobić taki myk, że kiedy ty, rozumiesz? Nie rozprawiwszy się z tym elementem, tak? Wyprzesz go, to on go przeniesie z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Ale gdyby się nie wyparł, to bo by zniknął. Ale kiedy jest wyparty, to on przeniesie. I teraz potem co? Wchodzisz sobie w inny związek, jakikolwiek, no nie? I wyobraź sobie, że w rejestrze pamięci długotrwałej masz informację, że ludzie cię odrzucają. Nie odrzucają cię ludzie przecież. Odrzucił cię jakiś X. Jakiś X matka, czy jakiś X ojciec, jakiś X chłopak, czy X dziewczyna. Kiedyś, w jakimś momencie. Tak, odrzucili cię. Rozumiesz? Ale kiedy to jest przeniesione do pamięci długotrwałej, to teraz w ogóle, wow, wszyscy mnie odrzucają. Rozumiesz? Ten mnie odrzuca, i ten mnie odrzuca, i ten mnie odrzuca. I teraz tak, każdy z ludzi, którzy nie okaże ci zainteresowania, nie okaże ci takiego, jak chcesz, nie okaże ci takiego, takiej, jak chcesz, bliskości, odrzuca cię. Coś zrobił. Przełożyłeś wajchę w mózgu. Ludzie, to nauka o tym już mówi. Teraz to, co tam wam cytuję, to są normalne, naukowe badania. I trzecia rzecz, to jest zapamiętywanie emocji bez związku z faktami. To jest mistrzostwo świata. Zapamiętywanie emocji bez związku z faktami. Ktoś ci zrobił, rodzic ci zrobił coś złego. Nie wiem właśnie, odrzucił cię, pobił cię, zgwałcił cię, coś ci tam zrobił rodzic na przykład, nie? I teraz w przyszłości podobne emocje towarzyszą ci w jakiejś sytuacji i ty natychmiast, proszę ciebie, łączysz to z tamtym faktem. Mózg, przyjaciele. Centrum naszego życia. On się tym programuje. Tak się go, on tak się składa. Tak go można zaprogramować. Wystarczy wyprzeć. Zamiast zrobić porządek, wyprzeć. Rozumiesz? I co zrobiłeś? Przywołujesz emocje. Rozumiesz? Emocje, która miała miejsce wtedy. Słuchaj, wtedy towarzyszył temu ból. Amen, ja to rozumiem. Towarzyszył ból. I teraz co zrobił mózg? Zapamiętuje tą emocję. Fakty nieważne, fakty nieważne. Teraz ktoś na przykład z tobą poważnie rozmawia. Ktoś do ciebie podchodzi i mówi, słuchaj, musimy poważnie porozmawiać o życiu, a ty masz emocję taką, jak cię ojciec gwałcił. Rozumiesz? I patrzysz na mnie jak na wroga. A dlaczego? Chcę mieć z tobą normalną relację na poziomie prawdy. Emocje masz? To się wylecz. Bo ja nie muszę być zdany na emocję twoją złą. Co mnie twoja zła emocja? Że ty masz w mózgu zakodowane, że ktoś cię krzywdził. Ja nie jestem ten ktoś. To, że ty masz emocję, tak o co mnie obchodzi to? Zobaczcie, jak się łatwo niszczy innych ludzi przez to, co się zrobiło ze sobą. Jak wyparcie jest w stanie doprowadzić człowieka, rozumiesz, na śmietnik życia. Na śmietnik życia jest. I potem coś się dzieje. Mówimy, jesteśmy ruchem prawdy. Chodzimy w prawdzie. Ja na przykład, jak kurczę, jak Bóg na niebie, ja naprawdę w tej prawdzie chodzę. Żyję tym. Chodzę w wierze. Wierzę tej prawdzie. I teraz ja mam z kimś relację. No taką, jaką mam. No nie wiem, taką mam z Bogiem, taką mam ze sobą, taką będę miał z tobą. Będę do ciebie przychodził, do twojego życia, i będę z tobą rozmawiał na poziomie prawdy.
Rozumiesz, uznając, że razem tą prawdę honorujemy. Tylko ja nie mam żadnych, kurczę, w środku dziwnych emocji. Ja jestem zdrowy, a ty jesteś na przykład chory, bo ty nie załatwiłeś tych rzeczy. I będzie tak, przypieprza się do mnie. Czego on ode mnie chce? Czego w ogóle, co on ma, co on do mnie ma? Mało tu ludzi odeszło z kościoła? Oni nie wiedzieli, jak mają nazwać coś, co ze mną mieli. Oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. No bo z jednej strony tak, no Artur, okej, kochany chłopak, dziękujemy ci Arturze, to dużo nam włożyłeś w nasze życie i tak dalej. Ale praktyka mojego funkcjonowania była niczym innym, jak tym, że to, co do nich mówiłem, to do nich reprezentowałem. I już te prezentowanie dla ich chorej duszy było złe. Na przykład, właśnie, zadawałem pytania, a dlaczego tak uważasz? Na przykład, a weź mi to zaargumentuj. Ale czego się czepiasz? Nie, no mówię, no zaargumentuj mi to. Dlaczego ty tak uważasz? Bo Bóg mi tak powiedział, weź przestań, no. Bóg ci powiedział. Co ci Bóg powiedział? To i to i tamto. W życiu ci tak Bóg nie powiedział. Nie ma takiego Boga. No i już jest po mojej relacji z tym człowiekiem. Bo ja mu powiedziałem, że nie ma takiego Boga. Ale on sam, będąc na szkole wiary, mówił amen, amen, amen. Bóg to jego słowo. Słowo to Bóg. Bóg to słowo. Słowo to Bóg. Teraz do niego przychodzę, mówię, ty, ale to, co ty przeżywasz, to nie jest słowo Boże. A Pan mi powiedział. Mówię, nie ma takiego Pana. Pan nie mówi w tym języku, co ty masz w głowie. Rozumiesz? Ty mówisz w dziwnym języku. Rozumiesz w dziwnym języku. Ale nie ma takiego Pana. A ja tak czuję. A tak czujesz. To do lekarza. Rozumiesz? 8:00, 8:30 w niedzielę. Proszę ciebie, 8 w sobotę, to drugą bardzo proszę. Albo prywatnie, kurczę, rozumiesz, i 300 zł za godzinę płacić. Załatw to sobie. Załatw to i nie męcz mnie. Nie wymagaj ode mnie, żebym stał się niepełnosprawny jak ty. Mogę to zrobić na pewnym odcinku, żeby cię nie stracić. Bazując na prawdzie wśród Greków brąć jak Grek, wśród Żydów ciat Żyd, wśród niepełnosprawnych intelektualnie jak niepełnosprawny intelektualnie. Okej, amen, wjeżdżam w to. Na trochę. Z dzieckiem też małym bawisz się, proszę ciebie, klockami Lego, rozumiesz, innymi rzeczami. Na trochę. Dzisiaj by syn przed mój 25-letni powiedział na to, złożymy koparkę. Ja bym powiedział, Wiktor, co brałeś? Wiesz, o co mi chodzi? No takie by było pytanie. Co tam, synu? Rozumiesz, masz 2,5 dychy, kurczę, człowieku, rozumiesz, 20 tatuaży i chcesz, żebyśmy się bawili tymi ludzikami w kaskach, tak? W ogóle wiesz, nie to, żebym nie chciał, mogę siadać, rozumiesz, o co chodzi, nie? Choć na trzeźwo będzie trudno, ale, rozumiesz, postawmy sprawę jasno. Był czas Lego, dzisiaj jest inny czas, chłopie, tak? Można gdzieś wejść na jakiś poziom z takim człowiekiem, ale potem zaczynasz, każdy chce być partnerem. Wszyscy teraz rosną, chcemy być partnerami, jesteśmy prorokami, apostołami, ewangelistami, duszpasterzami, wszystkim jesteśmy, w ogóle usługujemy. No dobra, to, czyli jesteśmy partnerami, no to partnerujmy tutaj. To ja będę cię jako partnera traktował. Czyli przede wszystkim uważam, że rozumiesz, co ja do ciebie mówię. Nie rozumiesz? Dlaczego? Bo inaczej czujesz, tak? Bo masz emocje dziwne. Bo ci tata kuku zrobił. Albo mama ci kuku zrobiła. Tylko co mnie do twojej mamy czy taty? Co mnie do twojego, kurczę, partnera życiowego, który 15 lat temu ci kuku zrobił? Bo twój móżdżek, proszę ciebie, zapisał sobie emocje zamiast faktów. Na faktach lecimy. Na faktach. Jezus powiedział, ja jestem prawda łamane przez fakt. Co to jest prawda? Fakt. 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 On nie powiedział, ja jestem stan emocjonalny. Nigdy. On nigdy nie powiedział, ja jestem stan emocjonalny. Dlatego i Paweł też nigdy nie powiedział, żeby pracować nad emocjami. On powiedział, pracujcie nad zmianą myślenia. Zmieńcie myślenie. On nie powiedział nigdy, zmieńcie emocje, bo emocje się nie zmienia. Rozumiecie? My nie jesteśmy w świecie. My nie robimy, nie ma, nie, to nie jest terapia światowa, że się emocje zmienia. Żadnych emocji nie. Emocje były, są i będą. Jak myśli zmienisz, oni się prawidłowo ułożą. Rozumiesz? Bo to myśli się zmienia. Poglądy się zmienia. Poglądy. Rozumiesz? Ciśnie mnie coś, tak? Nie wiem. Przychodzisz na przykład i mówisz do mnie, w ogóle
No bo ja tak patrzę, Arturze, na ciebie i tak myślę, że ty coś do mnie masz. Ja mówię, 5 lat jesteś w kościele i ty mówisz do mnie, że ja coś do ciebie mam, a co ja do ciebie mam? No nie wiem, bo tak się na niej patrzysz. Ja mówię, ja nie, ale kiedyś na ciebie patrzę. Bo widziałem, że się na niej patrzyłeś. Ja mówię, patrzyłeś na ciebie? Tak, widziałem, cały czas miałeś we mnie swój wzrok wlepiony. Mówię, Boże, mówię, nie miałem. No nie miałem, patrzyłem, nie, w próżnię. Rozumiesz, nie, w martwy punkt, nie, bo ty stałeś na tym martwym punkcie, to o to tu chodzi, tak? I teraz ty uważasz, że ja się patrzyłem na ciebie, przecież ty jesteś chory. To jest chore, co do mnie mówisz, że na ciebie patrzyłem. Nie patrzyłem na ciebie. A jak nawet na ciebie patrzyłem, to nie wiem, spojrzałem, no fajną bluzkę ma. Albo coś takiego, rozumiesz, fryzurę zmieniła, no nie wiem, takie coś mogłem pomyśleć, ale nie patrzyłem na ciebie, bo ja coś do ciebie mam. Dlaczego ja uważam, że mam coś do ciebie? I co, i teraz nie powiem ci i będę grzebał w paznokciach i przechodził koło ciebie przez 5 lat i będę uważał, wiesz, i tak wprowadzać w taką atmosferę przez ciebie do myślania się i będziemy taki mieli dynks. Ty się będziesz bał, że ja coś do ciebie mam, ja cię będę trzymał w szachu w taki sposób. Teraz ja powinienem jeszcze taką czapkę założyć przez ciebie, jak on, Merlin, tak? Ten czarownik, przez ciebie i robić to oficjalnie. Normalnie, na legalu, proszę ciebie, czarownik Artur, rozumiesz, o co chodzi i lecimy. Bo trzymamy w szachu emocjonalnym, kurczę, rozumiesz, kogoś tego, nie dajemy mu wyjść za wysoko, no bo jakim prawem, po co ma wyjść, wiesz, o co mi chodzi. To chore jest. Wyparcie nie jest elementem jednorazowym, jednorazowo zasilanym, tak to nazwiemy, ale wymaga ustawicznego zasilania. To bardzo duży wysiłek, ludzie. Coś wam chcę pokazać, to jest bardzo duży wysiłek. Wymaga to dużo energii i tworzy potężny stres. Bo teraz na czym rzecz polega? Gdybyś ty na przykład przestał zasilać wyparcie teraz, bo wiesz, że wyparcie musisz zasilać, na przykład przez takie teksty. Ty patrzysz na mnie, ty coś do mnie masz. Agata może też coś do mnie ma, bo ona się tak patrzy. Ona się tak na mnie patrzy 30 lat. 30 lat się tak na mnie patrzy. Rozumiesz, o co chodzi? A czasami się na mnie nie patrzy, ja bym chciała, żeby popatrzyła. Ona patrzy gdzie indziej, w innym mieście. Ja tam wchodzę na jej linię wzroku. Na przykład. Robimy takie coś sobie, czy taki mamy dynks małżeński, nie? Wiesz, nie? Przecież mówię, ona w ogóle nie wie, o czym ty do mnie mówisz teraz. Bo ona w ogóle, ona to na pewno nie patrzy. Ja tam może jeszcze zerknę. Nie? Ale ona na pewno nie. Ale dlaczego ty tak myślisz? Zadaj sobie to pytanie, zadaj sobie to trudne pytanie. Ale co? Nie zadasz sobie tego pytania, tylko będziesz rozmyślał nad tym tematem. I wiesz, co będziesz robił? Zasilał wyparcie. Każde twoje myślenie oparte na krzywej emocji powoduje, że wyparcie zaczyna być zasilane. Ono jest zasilane non-stop. Wiecie, ile to wymaga energii? W ogóle wiecie, ile wymaga energii ustawiczne udowadnianie na przykład sobie, że jest się odrzuconym człowiekiem. To jest cholernie pracochłonne. Spójrz teraz. Ty cały czas musisz być w stanie takiej orientacji. No nie? Co robisz? Przede wszystkim obserwujesz ludzi. Patrzysz po nich, patrzysz w ogóle. Normalnie jak człowiek tego nie pielęgnuje, to nie patrzy. Nie patrzy, czy ten tak się zachowuje, czy ten inaczej, czy ten mruga, czy tamten coś innego robi, w ogóle nie. Człowiek, który pielęgnuje ten temat sobie, on będzie patrzył, będzie obserwował. On będzie miał całą listę. A ty do mnie wtedy to powiedziałeś. Ja mówię, naprawdę? A nie pamiętam, mówię. To nie było w ogóle ważne. Nie, to było dla mnie bardzo ważne. Ja mówię, ale przepraszam cię, ja naprawdę nie pamiętam, co ci powiedziałem, nie? W ogóle nie byłem skupiony na tych rzeczach. Widzisz, wyparcie trzeba zasilać. Musi być zasilane. Trzeba o nim rozmyślać. Trzeba się nad nim zastanawiać. Każdy element trzeba się nad nim zastanawiać. I to zabiera bardzo dużo energii. To powoduje, że człowiek się stresuje, człowiek się męczy. Ludzie w ogóle, którzy funkcjonują w systemie wyparcia, oni są strasznie zmęczonymi ludźmi. Oni są zmęczeni.
Rozumiesz, mają w sobie te dawki energii, w nich spadają, bo oni się, wiesz, zobacz, na przykład człowiek musi sobie coś udowadniać ciągle. Wiesz, ile to kosztuje udowadnianie sobie ciągle czegoś? Ja sobie w życiu udowadniałem przez lata coś. To jest, jakie to jest pracochłonne, sobie ciągle coś udowadniać. Co się dzieje dalej, bo to jest najlepsze z tym udowadnianiem. Udowadniasz coś sobie, no i co robisz? Szukasz zwrotki. No musisz mieć zwrotkę, bo jak nie będziesz miał tej zwrotki, rozumiesz, to w cholerę nie jesteś w stanie przeżywać tego udowadniania sobie. Czyli co teraz robisz? Przyglądasz, jak ludzie reagują na ciebie. Rozumiesz? Patrzysz. Rejestrujesz to wszystko. Znowu jesteś na czuwaniu. Co się dzieje, kiedy człowiek jest na czuwaniu? Rośnie stres. Im więcej czuwasz w życiu, tym bardziej kortyzol idzie do góry. Przecież to jest organizm, ludzie. Bo się czuwa. Rozumiesz? Cały czas się czuwa. Co ten o mnie myśli? Co tamten o mnie powie? A jak on zareagował? A jak to? Potem to się rozkłada na takie malutkie cząsteczki. To już nie są takie wielkie kawałki. Jak już jesteś długo w interesie, na przykład 40 lat chodzisz w tym interesie, człowieku, to ty jesteś w ogóle już tutaj wirtuos. Ty się poruszasz w takich niuansach. W ogóle wiesz, o co chodzi. W ogóle jaka tu była reakcja, jakie tu było. W ogóle, człowieku, ty możesz rozpisać, człowieku, rozumiesz operę całą o tym, nie? Człowieku, przecież ja to wiem. Wiem, bo w tym siedziałem. Rozumiesz? Nasłuchujesz. Rozumiesz, o co chodzi? Aluzję rzucasz. Stajesz się mistrzem aluzji. Rzucasz aluzję. Po co rzucasz aluzję? Żeby otrzymać jakąś zwrotkę. Pyk jedna zwrotka. Pyk druga zwrotka. Wiesz, o co chodzi? To jest chore życie dopiero. Masa ludzi tak ma. Potem w królestwie są. Oni zwrotek szukają. Rozumiesz? Musi zobaczyć, jakie są pod jego filmem komentarze. Musi. Musi. Przecież głosiłem. Albo przychodzą, albo na przykład mówią, a czemu nie ma mojego filmu tu? Albo nie ma mojego głoszenia tu, albo nie ma tam. Wiesz, o co mi chodzi? Dlaczego? Ja nie wiem, ja mówię, przez Anitę mówię. Ja to zaraz odwalam, mówię, to ona pewnie. Bo ja już się śmieję. Rozumiecie, ludzie? Ja już się śmieję z tego. Bo to jest dla mnie, bo ja wiem, że to, bo o co chodzi? Bo ja wiem, że to chorobowe już jest. Kiedyś to nie wiedziałem, że to jest chorobowe. Ale co? Sam sobie zadałem trudne pytania kiedyś. Siedzę, kurczę, na Facebooku i patrzę, co tam o mnie kto pisze. I mówię, jestem chory. Mówię, Boże mój, jestem chory. No, mam chorobę psychiczną, mówię. No ręce mi opadły. I to mówię na mnie, bo ja na sobie zrobiłem te testy. Rozumiecie, o co chodzi? Na sobie. Nie tak jak Freud. Na kimś, tylko ja na sobie zrobiłem to wszystko. Wiesz, a dzisiaj, ja nie wiem, kto co pisze. No nie, ja nie wiem, kto co pisze, kto co robi. Nie wiem, wiesz, o co chodzi? W ogóle, dlaczego nie wiem? Znaczy, coś umieszczam w internecie, dlaczego? Bo to jest pragmatyczne. Ja tylko dlatego powielam, ponieważ mamy kupę, moje nazwisko ma dużo w ogóle tego, duże przełożenie, więc tylko dlatego to robię. Wiecie, nic poza tym. Czysty pragmatyzm, taki po prostu, wiesz. Nie szukam zwrotek. Nie szukam zwrotek. Spokutowałem. Wywaliłem w ogóle wszystko, co wypierałem w sobie. Wiesz, o co chodzi? Bo przecież, człowieku, gdyby mnie wtedy ktoś zapytał, Artur, a to ty tak musisz sobie coś udowadniać. Ja? W życiu? Co ty? Ja w życiu sobie nic nie udowadniam. Nic sobie nie udowadniam proszę ciebie. W życiu. No nie? W życiu. A co ty powiedział? Proszę was, zadawajcie sobie trudne pytania. Patrzcie na te rzeczy, bo to nie są jaja. My możemy mieć w środku takiego potwora, że się w pale nie mieści. Takiego potwora, że się w pale nie mieści. W środku. A będziemy tak uparci, że będziemy cały czas chcieli tylko rozmawiać o Duchu Świętym, który jest w nas. Bo on nie jest potworny. Tak, bo on nie jest potworny, bo on jest ładny. A na tego potworka nie będziemy chcieli spojrzeć. Rozumiesz, o co chodzi? A jego trzeba stamtąd wywlec. Za mordę go wywlec. On tam nie może być. Paweł powiedział, nie możecie mieć społeczności jednocześnie z Bogiem i z demonami. Mówi, nie możecie tego mieć. Nie możecie mieć tego potwora.
Rozumiesz? Trzeba sobie zadać takie pytanie, zadać, a dlaczego mnie denerwuje ten czy ten człowiek, tak? Czemu on mnie denerwuje? Bo jak ktoś mnie denerwuje, ja na przykład wiem, dlaczego ktoś mnie denerwuje. Jest to dla mnie dzisiaj bardzo proste, że ktoś mnie denerwuje. I od razu to nazywam. No nie? Że ktoś mnie denerwuje. Na przykład mówię, denerwujesz mnie, bo nielogicznie ze mną rozmawiasz. Mówię, po prostu mnie denerwujesz. Ale na przykład jak widzisz, że tak, jesteś gdzieś z kimś, na przykład mieszkasz z kimś, nie wiem, i ktoś cię zaczyna denerwować, denerwują cię jego takie zachowania. Wiesz, o co chodzi? Zadaj sobie trudne pytania. Co cię denerwuje w tym człowieku? No bo on garków nie zmywa, bo on tamto. W ogóle usiądź z nim, porozmawiaj, posłuchaj, chciałbym, żebyśmy zmywali te garki. Bardzo cię proszę, błagam cię, uklęknij przed nim, powiedz, błagam cię, no zrób takie coś, błagam cię, chciałbym, zmyjmy te garki, naprawdę. W ogóle mieszkamy w tym domku, ty, ja i te garki. Błagam cię, po prostu zmyjmy je, będzie naprawdę dobrze, nie? Masz problem, żeby przed nim uklęknąć, rozumiesz? To się nawróć się. Jeżeli garki są pragmatyczne, tematem pragmatyzmu, to jest żaden problem uklęknąć przed człowiekiem, będzie zmywajmy te garki razem, naprawdę. Rozumiesz, on z litości zacznie zrymywać te garki z tobą. Rozumiesz? Dla natręctwa twojego będziesz wysłuchany, kurczę, rozumiesz, o co chodzi? Ale jak ty masz problem i przychodzisz, może ciebie, wiesz, pukasz przy tych garkach, rozumiesz, pukasz w innych językach też. Normalnie, fukasz po polsku, fukasz w innych językach, przy nim, bo ciebie, i wiesz, i chodzisz, się bujasz. Zależy, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, i chodzisz i przy tych garkach się bujasz, i wiesz, no, brudno. Bo jest brud na świecie. Przecież można by było, to są teksty. Przecież można, bo byłoby posprzątać. Można byłoby. Co to jest za tekst? Co to jest za tekst? Można byłoby. Przecież to w mordę można dostać za to. Natomiast przyjść, czemu żeś to powiedział czy powiedziała? Skąd żeś to wziął? Z jakiej części piekła to wyciągnąłeś? Gdzie ty ranny jesteś? Wejść do siebie do pokoju, zapytać, gdzie ja ranny jestem, Panie Boże, że ja taki tekst rzuciłem. Jakąś ranę mam. Jakieś niedowartościowanie jest we mnie. Jakoś się czuję obrażony tym, że te garki są nieumyte. Jakoś się czuję obrażony tym, że mnie nie wysłuchuje mój współlokator. Jakoś się czuję, kurczę, gorszy. Jakoś w tym wszystkim czuję się poniżony. Jakiś chory jestem, Panie Boże mój. Jakiś jestem chory. Rozumiesz? Garki. Rozumiesz? Na przykład, jak ja bym z kimś mieszkał, no nie bym był tam singlem, ze mną naprawdę by się fajnie mieszkało. Słowo honoru, bo ja jestem, znaczy dla jednych fajnie, dla drugich nie. No fajnie dla tych na przykład, bo ja jestem niekonfliktowy człowiek w ogóle. Ja nie tworzę żadnych konfliktów. Natomiast z drugiej strony, ja bardzo chętnie bym porozmawiał w ogóle o tych garkach, nie? Bo ja w takiej pozycji, ja bym tam mógł przed nim klęczeć, nie ma problemu, rozumiesz, ja bym mógł mu trampki czyścić i z nim rozmawiać o tych garkach, tylko ja bym porozmawiał. Chyba, że dla niego byłby problem, żebym tak się zachowywał, no to wtedy tak. Natomiast komplikacji by nie było żadnych, bo by nie było czego. Niedopowiedzeń, których ja nienawidzę. Aluzji, których ja nienawidzę. Ja nie tworzę niedopowiedzeń, aluzji, innych rzeczy. Czemu? Bo mam w środku prosto. Nie mam żadnego, kurczę, zadarcia. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie znoszę takich tajemnic. Taka tajemnica wisi w powietrzu. Dwie osoby w mieszkaniu i nie wiadomo, o co chodzi im. Nie wiadomo, o co chodzi. Trzeba w ogóle... No, to porozmawiajcie, o co chodzi. No. No, wiesz, już tyle razy rozmawiałem. Ja mówię, wiesz co? Chyba nie rozmawiałeś w ogóle. Mi się wydaje, że tam nie było rozmowy. Może był ten monolog, te fukanie w innych językach, możliwe, że tam nastąpiło to, że to dla ciebie była rozmowa tam prowadzona. Tam nie było żadnej rozmowy. Rozumiesz? Tam nie nastąpił dialog w polskim języku. Rozumiesz? Wszystko przez pryzmat wypartych, proszę ciebie, bóli w środku. Wszystko przez pryzmat wypartych bóli. Ludzie, bolą was rzeczy, które żeście powypierali i siedzą w podświadomości. One was bolą, rozumiecie? Jesteście święci. Święci. Macie Ducha Świętego. Nie może was nic boleć z zewnątrz. Rozumiecie to? To jest nierealne. Jesteście w ogóle predysponowani, żeby życie oddać za Królestwo Boże.
Wy macie, kurczę, tak wysoką tolerancję na ból. Więc jak cię coś gniecie, to nie na poziomie świadomości, tylko na poziomie podświadomości. Gniecie cię coś tam, gniecie w środku. Boś to wyparł i tam wsadził i to jest jak, kurczę, szyszka w bucie. Wchodzi między palce, człowieku. Co z tego, że masz buty za 1500, proszę cię, jak szyszka jest w środku i tak chodzisz w tym bucie za 1500. Rozumiesz? Pamiętajcie, wyparcie wywodzi się z lęku. To jest lęk. To jest lękowe. Wypieramy, bo nie chcemy załatwić sprawy. Boimy się stanąć twarzą w twarz z problemem. Boimy się powiedzieć nareszcie sobie taką rzecz. Kurczę, rzeczywiście, ten ojciec mnie molestował. Nie, no kurczę, no nie, no ojciec mnie molestował, no. Ojciec mnie molestował. Tak, byłem molestowany przez ojca. Mój ojciec to pedofil. Byłem mały, a on mnie molestował. Po prostu, rozumiesz? Nareszcie to powiedziałem. Nareszcie to powiedziałem. Nareszcie mam to, kurczę, za sobą. Nareszcie mam to za sobą. Dobrze, co zrobię? Oskarżę go, oskarżę. Normalnie oskarżę tego ojca, jak Bóg przykazał. Bóg powiedział, żeby sądzić sprawiedliwie. Wezmę go, osądzę. Wezmę tutaj na kartce, narysuję, proszę ciebie, stryczek. Proszę ciebie, powieszę go za to. Bo ja go i tak chcę zamordować od dziecka. Tylko to wyparłem. Wyparłem. W ogóle zamorduję go teraz na tej kartce. Zamorduję go na tej kartce. W ogóle uczciwie, normalnie go powieszę. Powieszę go tutaj, no nie? Powieszę go, zamknę sprawę, potem przyjdę, Boże, powiesiłem już go, no. Już go powiesiłem w ogóle. Boże, ja teraz potrzebuję w ogóle teraz go pokochać, chociaż go polubić może, Boże. Chociaż jakieś małe polubionko, 15% mówię, pomóż mi. Teraz wiesz, bo już wiesz, co się dzieje, ty po pokucie już jesteś i wiesz, co przychodzi. Moc! Moc przychodzi. Moc. I już nie ma religii i religijnych w ogóle schemacików. Przebaczyłem tacie. Już się okazuje, że ty zaczynasz lubić tego człowieka. Czemu? Bo ty go zabiłeś jak trzeba. Za co zasłużył? Na śmierć. Co jest napisane w Piśmie Świętym? Zapłatą za grzechy jest co? No co? Śmierć! To jest zapłata za grzechy. Rozumiesz? Trzeba najpierw, kurczę, jakiejś śmierci doświadczyć, żeby potem doświadczyć zmartwychwstania jakiegoś. Tak jest ze wszystkim i z każdym w życiu. A nie frazesy, kurczę, o przebaczaniu innym ludziom, a potem chodzenie, kurczę, człowieku z balastem, człowieku w swojej podświadomości. I wylewanie tego na innych ludzi. I widzenie w innych ludziach ojców, matek, braci, siostry, chłopaków, dziewczyn, kochanków, kochanek, mężów, żon. Na cholerę to wszystko. Co to w ogóle jest? I budowanie sobie w życia w oparciu, kurczę, rozumiesz, o to, co było kiedyś, jak to kiedyś przeminęło dawno temu. Wyparcie prowadzi do jeszcze większego lęku. Ono wywodzi się z lęku i jeszcze większe lęki potem produkuje w człowieku. W ten sposób tworzy się swoista spirala energetyczna. Po pierwsze, to, czego się boimy, powoduje, że wypieramy. To, że wypieramy, doprowadza do tego, że jeszcze bardziej się boimy. O, i to jest w ogóle, kurczę, człowiek. Rozumiesz? Zamknięty, kurczę, w jakimś zaklętym kręgu. Wypieranie to motywowane lękiem zapominanie. Rozumiesz? Motywowane lękiem. Nie chcemy tego pamiętać. A powiedz mi, dlaczego ty nie chcesz pamiętać bólu, który w twoim życiu nastąpił? Podaj mi jeden argument, no. Czemu ty nie przywołasz bólu? Czemu ty wszystkich bóli nie przywołasz? Ja przywołałem wszystkie bóle w swoim życiu. Wszystkie bóle. I zgadnijcie, co zrobiłem. Postawiłem je twarzą w twarz z ofiarą Jezusa Chrystusa. Rozpieprzyłem każdy ból w moim życiu. Ale co najpierw zrobiłem? Zawołałem je po imieniu. Mówię, zapraszam tutaj. Zapraszam te wszystkie moje, kurcze, rozumiesz, demoniki. Mniejsze, większe. Ludzie, ja nie mam problemów z demonami, bo one do mnie nie przychodzą. Ja je w swoim życiu pozapraszałem, rozumiecie, o co chodzi? I ja się porozprawiałem z takimi rzeczami. Skonfrontowałem je ze światłem prawdy Bożej. Rozumiesz? Skonfrontowałem to wszystko. Ale nie, kurczę, że tam pochowane, porane, pod tego. Wiesz, o co chodzi? A potem są dziwne rzeczy u ludzi. Ludzie są zazdrośni. Ludzie są, chrześcijanie są zazdrośni.
zawistni, lękliwi. Rozumiecie, o co chodzi? Kurczę. W ogóle szok. Rozumiesz? Wiecie, jak można pięknie żyć? Mówimy o miłości. Wiecie, o co chodzi z miłością? Miłości nie ma barier. Miłość jest piękna. Ona naprawdę jest piękna. Tam się płynie. Tam się, kurczę, naprawdę codziennie biega, kurczę, rozumiesz, bosu po trawie. Ona taka jest. Rozumiesz? Ona taka jest. Nie jest dziwaczna w ogóle. Wypieranie jest tak atrakcyjne, ponieważ stwarza iluzyjny stan wolności od problemu. Jest niczym środek przeciwbólowy na fakty. No to człowiek wypiera, bo jest mu wygodniej wyprzeć te rzeczy. Wygodniej mu jest. I tak siedzi, taki stłamszony. Ludzie, musicie to zrozumieć, że to was potem trzyma przy ziemi jak wielki ciężar. Nie możesz podskoczyć za wysoko. Chcesz już tutaj rozwinąć się w Duchu Świętym. Ale pójdę! A to cię trzyma. Chcesz krok zrobić? Boże, jak ciężko. Boże, jak ciężko. Przywołaj swoje bóle. Przyjdź do Boga, powiedz: Boże, mam do Ciebie nietypową prośbę, od początku nawrócenia jeszcze takiej nie miałem. Bo ja bym, Panie, potrzebował, stanąć twarzą w twarz przed każdym bólem, którego doświadczyłem w życiu. Boże, tak na zimnego indyka, Panie. Odkładam Biblię na bok. Nie będę w tych językach teraz mówił, Panie Boże. Nie będę zakrzykiwał tej sytuacji teraz, Boże. Teraz sobie usiądę przed Tobą i chcę, Panie Boże, żeby wszystkie moje bóle, moje traumy stanęły naprzeciwko mnie, aż, kurczę, przysiądę na podwoziu. I jedyna rzecz, w którą wierzę, Panie Boże, to jest to, że to, co zrobił dla mnie Jezus na krzyżu, uchroni mnie od tego, że nie zwariuję teraz. Wierzę jak głupi w tą wymianę krzyżową. W ogóle, Boże, proszę, niech wjeżdżają razem z tymi, kurczę, demonami, co je zasilają od 20 czy 30 lat. Bardzo proszę, Panie Boże. I to się tak robi, to się tak wzywa. Zamiast, proszę Ciebie, uciekać. Diabeł, 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 diabeł. Wezwij diabła na prywatną rozmowę. Rozumiesz? Wezwij go. Bo jak będzie blisko, to go jest łatwo trafić. A nie cały czas, kurczę, na rzucanie takimi kamieniami na odległość. Szatanie. Rozumiesz, o co chodzi? Po cholerę to. Rozumiesz? Blisko. Ludzie, jak my spojrzymy w oczy naszym lękom, tym naszym prywatnym demonom, naprawdę, bo ludzie nie chcą demonom w oczy patrzeć. Nie wiem, co ludzie mają do siebie. Nie chcę demonowi w oczy spojrzeć. Spójrz mu w oczy. Spójrz mu w oczy. Spójrz tym bólom w oczy. Co się stało? Powiedz: Duchu Święty, ja nie chcę nie pamiętać tych rzeczy. Ja je muszę wszystkie przywrócić. Ja je muszę wyciągnąć z tego śmietnika ze środka mnie. Bo ja muszę pokutować, Panie Boże. Ja muszę, kurczę, normalnie na czysto. Ja muszę być sprawny w tym wszystkim. Rozumiesz? Nie mogę w niepewności być. Ja wszystko wyciągnąłem. Co mam do matki, co do ojca, co do siebie, co do wszystkich, co do ludzi. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzie tam byłem poraniony, gdzie tam byłem w ogóle. Wszystkie rzeczy. Ja chcę to, Panie Boże. Święta amnezja, o którą ja się modliłem, nie dotyczyła tych rzeczy. Ja się odciąłem, tak, od mentalności świata, ale nie od tego, żeby wyczyścić ten stary grobowiec. Grobowiec trzeba oczyścić. Oczyścić. Rozumiesz? Mi się podobało właśnie. Jeszcze cię przypomnę tutaj. Tam. Tak, bo mi się to podoba, co ty zrobiłaś. No. Mi się podoba ta rzecz. No. To mi, bo mi zaimponowało to. Jak złapała temat
wyciągnięcia całego bałaganu ze swojego życia, to ile kartek zapisałaś? 10 kartek zapisała. Wiecie, o co mi chodzi? Siedziała, płakała, wyła, kurczę, człowieku, pisała, nagrywała głosówki, bebech jej się wyrywały. Potem można pokutować. Potem, mając taki materiał, kurczę, na siebie, można spojrzeć. Ona tak przeżyła, tak jak teraz przeżywa, bo ona to przeżyła, cholernie to przeżyła. Cholernie to przeżyła. Ale ja wiedziałem, że ona musi dotknąć dna grobu. Bo inaczej się będziemy bujać jak stary autobus następne 10 lat. A my nie mamy czasu na bujanie się, kurczę, rozumiesz? To wzięła i poszła po bandzie. A nie, kurczę, rok, drugi, piąty, dziesiąty, piętnasty, sranie w rondel lutowany, człowieku, bez przerwy, człowieku, wiesz, trochę, kurczę, jestem królem, rozumiesz, a trochę tak nie za bardzo, trochę królem, weź to wywlecz sobie. Nie udawaj sam przed sobą, nie oszukuj samego siebie, rozumiesz? Król jak idzie do kibla, to zdejmuje koronę, odstawia berło, rozumiesz, o co chodzi? Bo ani by dobrze się nie podtarł, ani dobrze nie naprężył. Rozumiesz, o co chodzi? Się napręży, korona mu na oczy spadnie, niechcący podetrze się czym innym niż trzeba. Rozumiesz, zakażenie krecha do serca po człowieku. Po co? Dlatego wypieranie jest tak atrakcyjne. Atrakcyjne. Rozumiesz? Ale tu nie było. Do końca było. I co? Zrobiła robotę i powiedziała tak. Boże, oto mój stan. I co zrobiła? I sięgnęła po moc. I sięgnęła po moc. No to jest jedyna droga, ludzie. Taki kurczę kierunek dla każdego. Dla dziewczyny, dla chłopaka, młodszych, starszych, no każdego. Co tu, kurczę, udawać? No już przed sobą bez przesady. Rozumiesz? No bez przesady przed sobą udawać. Nie bój się, nie umrzesz. Bo Bóg mówi, ta choroba nie jest na śmierć. Jeszcze z pokuty nikt nie umarł. Rozumiesz? Z wywalenia całego brudu się nikt nie umarł. Nikt nie umarł. To nie jest na śmierć. Tak, możesz poczuć się naprawdę źle. Możesz poczuć się źle. Możesz poczuć odrazę do siebie. Możesz poczuć odrazę do innych ludzi nawet. Nie chcesz tej odrazy. Chcesz taki być święty, ale nie jesteś. Poczuj tą odrazę. No, bo to nie ma znaczenia na ile. Wiecie, to jest fajne, nie ma znaczenia na ile. Jeśli się poruszamy w prawdzie, czas nie gra roli. Luzik, guzik, w ogóle robimy Boży projekt. Jak robimy Boży projekt, tam musi wszystko zagrać. U jednego krócej, u innego dłużej, nieważne. Ważne, że Boża droga. Mój taki znajomy, ktoś kiedyś go tam zapytał, w takiej wspólnocie jest, mówi, a jak tam u was jest, jak tak w tej wspólnocie, no tak mówi, tak żywo, a on mówi, nie wiem, czy tam jest żywo, prawdziwie jest to. Czy żywo? Nie wiem. To musisz ocenić, czy tam jest żywo, czy nie żywo. Prawdziwie jest. Prawdziwie. Idziesz Bożą drogą, będzie prawdziwie. Coś się wydarzy. Nie wiem co. U każdego inaczej. Nie stawiasz barier. Nie pytasz, nie zadajesz pytań dodatkowych w ogóle ile, kiedy, dlaczego, po co. Nie. Wywalasz, wywalasz, wywalasz i patrzysz, ale cuda. Rozumiesz, o co chodzi. Ja piwnicę czyściłem. Piwnicę czyściłem i w ogóle otwierałem rzeczy, mówię, jakie tu są rzeczy, no nie? Otwieram walizkę mojego ojca, nie wiem, ojciec nie żyje tyle lat, walizkę ojca otwieram, w której mam, w ogóle wyciągam, posłuchaj, wyciągam w ogóle, no nie, takie urządzenie, nie? Patrzę, co to jest? Takie, aż w internecie, mówię, bierzemy, jakiś klucz jest, to jest jakiś, mówię, klucz, no nie, w ogóle, wiesz, szukam w necie, patrzę, klucz do odkręcania śrub w dużym kole od traktora marki Ursus, takiej i taki. U mnie w piwnicy. Ja mówię, mam klucz, mówię, w ogóle nie wiem, po co mi ten klucz. Patrzę, a takich rzeczy jest full. Full takich rzeczy. Ja wywalałem wory stamtąd rzeczy różnych. Wory, zanim tam się zaczęło ukazywać jakieś wolne miejsce takie, no nie? To człowieku długo czasu upłynęło. Długo czasu. Ale teraz normalnie wiem, że ja tam wszystko mogę zmieścić. Okazuje się, że tam mogę zmieścić więcej potrzebnych rzeczy, niż w ogóle ja myślałem, że mogę zmieścić. I miejsce na koła jest, i miejsce na to, i rowery stoją, i wszystko. Mówię, Boże kochany,
Rozumiesz? Rozumiesz? To co w ogóle wiesz? Wypieranie musi zostać zlikwidowane, aby pokuta była w pełni skuteczna. Aby wypieranie zostało, znaczy zaczęło znikać, należy po pierwsze zacząć dogłębnie studiować prawdy Boże. To jest o czym mówiliśmy na początku. Ty musisz wiedzieć, w czym się przejrzeć. I bo najpierw lustro musi być jakby czyste. Mamy prawdy Boże, wiemy o tych prawdach. Rozumiesz? Po drugie, musi być rozwinięte życie modlitewne na poziomie wejrzenia w siebie. Zachęcam wielu z was, jeżeli złapiecie ten temat, żebyście przez pewien okres czasu w ogóle nie skupiali się na innych sprawach w modlitwie, tylko na sobie. Naprawdę Królestwo Boże przez to nie ucierpi. Taki jest czas. Naprawdę. Nic się nie stanie. Naprawdę nic się nie wydarzy. Co się dzieje, będzie się dalej dziać, rozumiesz? Nikt z nas nie zubożeje na tym. Kościół, zespół, nikt. Po trzecie, trzeba zapragnąć wyeliminowania ze swojej duszy wszelkich grzechów ukrytych, właśnie spraw związanych z tym, co my gdzieś pochowaliśmy w podświadomości. My tego nie widzimy, więc nie możemy tego nazwać. Rozumiecie? Ale nie trzeba nazwać. Dawid się modlił, wybacz mi grzechy ukryte. Są ukryte grzechy. Ukryte. Pewne zostaną odkryte, a pewne na sam fakt chęci twojego spokutowania znikną w ogóle z ciebie. A niektóre zostaną odkryte, żeby się zobaczył. Być może potrzebne jest wejście w proces terapii lub duszpasterstwa określonego. Nie duszpasterstwa na zasadzie takiej, że idę do mojego lidera na przykład przychodzę, żeby mi pomógł w załatwieniu jakichś problemów, albo przychodzę, żeby mu się pochwalić, jak mi życie idzie. Nie. Tylko powiedzieć, słuchaj, kurczę, chciałbym cię potraktować takiego superwizora. Potrzebuję, żebyś był partnerem do mojej diagnozy. W ogóle chcę obiektywnie patrzeć na siebie, a mi samemu jest cholernie trudno. Jesteś moim duszpasterzem. Pomóż mi w tym. Chcę ci mówić. Wiecie, że wiecie ludzie, że pewne rzeczy w ogóle wychodzą tylko przez to, że się mówi. Zaczynamy opowiadać różne rzeczy. Opowiadamy. Wystarczy komuś opowiadać. No nie? I co? Wiesz, że jak sam się słyszysz, to zaczyna w tobie na przykład powodować już zmiany i ogląd sytuacji? Ponieważ nigdy się nie słyszałeś. Wiecie, że wiele rzeczy, które na przykład macie w sobie, nigdy nie zwerbalizowaliście. I dlatego, że nie zwerbalizowaliście, tylko dlatego one nie zniknęły jeszcze. Bo gdybyś o nich opowiedział komuś, opowiedział, po prostu, nie? Opowiedział. To by było zupełnie inaczej. Ktoś, a wiesz, a diabeł mówi, co to jest opowiedzieć? Ale to opowiedz. Diable, zamknij mordę, bo ty tutaj nie zabierasz głosu. Ty jesteś persona non grata. Rozumiesz? Natomiast ja będę właśnie opowiadał. Właśnie opowiem. Idziesz, spotykasz się z duszpasterzem, opowiedz mu coś. Opowiedz mu. Rozumiesz? O, i kolejna rzecz. Jeśli już decydujesz się na taki ruch, to musisz zdecydować, że terapeuta lub duszpasterz wiedzą więcej. A nie, że ty idziesz z nim porozmawiać. Przedstawiasz mu na rozmowę. Ty nie przychodzisz na rozmowę. Możesz też, tylko to jest inna metoda, to jest inna sprawa. Ale weź, że wie lepiej. To nie musi być żaden fachowiec wielki. Ważne, że staje się twoim superwizorem. Rozumiesz? I że widzi więcej. Wiecie, ludzie, bo samemu siebie jest najtrudniej zobaczyć. Na początku, kolejna sprawa, trzeba podjąć decyzję, że się będzie ślepo realizowało pewne projekty duszpasterza na przykład do twojego życia. Że możesz nie widzieć sensu tego. Nie myśl, że od razu zrozumiesz wszystko. Duszpasterz ci na przykład powie,
weź to zrób. Tak jak pracowaliśmy jeszcze lata temu z Ewą, ja do niej mówiłem, zrób to, to, to i to. To, co ona tam powiedziała dzisiaj, to jest akurat takie lajtowe. Ja jej czasami mówiłem takie rzeczy, że ona się patrzyła na mnie jak na psychopatę. Ja mówię, ufasz mi? Ufam. To mówię, iść to zrób. Zadziałaj w ten sposób. I ona to robiła i potem przychodzi, ty, jaka jazda? Ja mówię, no taka jazda, bo to kurczę działa. Wiecie? Bo działa, ta sytuacja działa po prostu. No ja nie wiem, dlaczego działa. Takie są zasady życiowe. Po prostu. Dalej, w miarę uświadamiania sobie wypartych elementów życiowych, po pierwsze, poddajemy się stanom faktycznym. Patrzymy, co tam się w środku, kurczę, coś, co wyparliśmy i konfrontujemy to ze stanem faktycznym. Jaki jest stan faktyczny danego zagadnienia? Właśnie na przykład, boli cię to, że jesteś odrzucanym człowiekiem, tak? No ale siada naprzeciwko ciebie, ktoś mówi, ty, ale ja ciebie nie odrzucam. Ale ja się czuję, jakbyś mnie odrzucił. Ja mówię, ach, popatrz na mnie, będę mówił wolno. Nie odrzucam ciebie. Jesteś miłym gościem. Lubię być w twoim towarzystwie. Ale ja się tak czuję. Powtórz. Musisz zaufać mojej deklaracji wobec ciebie, a nie twoim emocjom, które masz. Twoje emocje są mylne i chore. Mylne i chore. Rozumiesz? Zaufaj teraz mi. Rozumiesz? Powtarzaj sobie w domu. Artur mnie lubi. Artur mnie, Michał też mnie lubi. Powiedział mi. W ogóle inaczej czuję, że Artur i Michał to oni mnie nie lubią. Inaczej czuję, ale oni mnie lubią. Lubią mnie, bo mi powiedzieli. Się zapytałem, powiedzieli mi, że mnie lubią i to są fakty. Bo to oni lepiej wiedzą, czy mnie lubią, niż ja. Popatrz. To ja i Michał będziemy lepiej wiedzieć, czy cię lubimy, niż ty. Ty nie będziesz tego wiedzieć, czy my cię lubimy lepiej od nas. Bo to ode mnie i od Michała zależy lubienie ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? To nasze odczucia do ciebie, a nie twoje do nas. Ty nie masz prawa, rozumiesz, dotknąć naszych uczuć. My lubimy, kogo chcemy i nie lubimy, kogo nie chcemy. Bardzo proste. Ciebie lubimy. Powiedzieliśmy ci. Na początku było co? Słowo. Powiedzieliśmy do ciebie słowo. Lubię cię. A słowo było najpierw u Boga. Gdzie było to słowo lubię cię najpierw? U Boga. A Bogiem było to słowo. Co teraz do ciebie się stało? Bóg do ciebie przemówił. Rozumiesz? Boga uwolniliśmy w twoje życie. Musisz w to uwierzyć. Ale moje emocje, twoje emocje nic nie znaczą w tym temacie. Nic nie znaczą. Czyli taka konfrontacja. I uruchamianie działań pokutnych w tych tematach. Czyli na przykład dowiedziałeś się, że na przykład Artur cię lubi, rozumiesz, o co chodzi, to teraz idziesz do Artura następnego dnia, czy tam tygodniu, lubisz mnie, co? No lubię, ja ci to powtórzę jeszcze 30 razy, nie przejmuj się, spokojnie, wszystko jest git, no nie, lubię cię. No, tak za co mnie lubisz? No spytaj się mnie, za co cię lubię, weź to zrób. Weź to nareszcie zrób wobec jakiegoś człowieka. Weź, przyznam, Michał, weź, tak uznaj tutaj, rozejrzyj się, to nikogo nie ma dookoła, proszę ciebie, Michał. Za co ty mnie lubisz, nie? I on ci powie za co. Wiesz co sobie zrób? Zapisz to sobie. Albo daj mu się nagrać, powiedz. Powiedz, odsłucham sobie w domu. Bo wiara jest ze słyszenia. Będę słuchał teraz tego. Ludzie, to czasami działa. To są takie mechanizmy. Tylko ludzie tego nie robią. Kto do kogo przyjdzie na przykład, wiesz, człowiek, który się boryka z odrzuceniem, który ściągnął to wszystko do środka, załadował sobie materiał, kurczę, jak bomba jądrowa, gdzie on teraz przyjdzie, w ogóle powie, a dlaczego, słuchaj, dlaczego ty mnie lubisz? A co takiego mam fajnego w sobie? A weźmy powiedz, co mam fajnego w sobie, bo ja, kurczę, całe życie rosłem z tym, że nic nie mam fajnego, że jestem jakiś taki głupi, jakiś taki, kurczę, krasnolud, kurczę, rozumiesz, o co chodzi, że człowieku, no nie wiem co, baba z brodą, wiesz, w ogóle nieważne, powiedz, co takiego mam fajnego? Uwierz w to potem, co ten człowiek ci powie. Fajna jesteś. Co masz fajnego? Jak Indianka wyglądasz? Fajni są Indianie. W ogóle wiesz, o co chodzi. Fajni Indianie, to w ogóle człowieku. Taki masz wygląd. Bardzo fajna dziewczyna, wiesz, o co chodzi. Indiańska taka. Skło.
Rozumiesz? Ale i co to jest? Bazowanie na faktach. Na faktach. Rozwalamy system wyparcia. Bazujemy na faktach. Patrzymy, co mówią prawdy Boże. Patrzymy, jakie są zwrotki od ludzi. Rozumiesz? Składamy to w logiczne całości. Logicznie. Kurczę, jaka jest logika tego, że Michał mnie lubi? Kurczę, no dobra, skoro tu chodzi o implikacje, że coś wynika z czego, tak. Nie uciekł ode mnie, jak podszedłem. Mhm. Mam jednego świadka. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle jak go tak dotknąłem ręką, no nie, to nie zwalił mi ręki. Mam drugiego świadka. Mam dwóch świadków. Dwóch świadków. Nie uciekł ode mnie i położył na mnie rękę. To są fakty. Fakty. Rozumiesz, o co chodzi? Diabeł będzie krzyczał z drugiej strony. Michał, to jest hipokryta. To jest pastor, on tak wszystkim robi, proszę ciebie i tak dalej. Von szatanie. Czemu? Bo ten głos chce cię z powrotem wpędzić w twój kanał. A ty znasz ten kanał, ty wiesz, że tam śmierdzi gównem na odległość. Ten głos chce cię tam wpędzić. Więc na zasadach, rozumiesz, właśnie logiki, tak? Że wszelki dar od Boga jest jaki? Dobry. To na pewno nie jest dobre. A to z tej strony, rozumiesz, jest dobre. I na końcu musisz się zdecydować na różne okresowe bóle duszy, tak zwane. Bo te rzeczy wychodzą później sobie i wychodzą jeszcze i wychodzą. I nie martw, i czy nie trzeba się martwić tym. Nie trzeba się martwić takimi sprawami. Wreszcie któregoś dnia ostatni wirusik zniknie i nigdy więcej się to nie pojawi. Rozumiesz? Gdy wyparcie znika, a pokuta, to pokuta zaczyna działać. Możesz fajnie się odwracać od różnych rzeczy. Możesz fajnie, proszę ciebie, odrzucać w ogóle kłamstwa różnego rodzaju. Tak? Prawda już przestaje być taka problematyczna. I wtedy źródło mocy, którym jest Chrystus, staje się dostępne non-stop, 24 godziny na dobę, ludzie. Już nie ma takich akcji, że my się bujamy z czymś, rozumiesz, o co chodzi, dniami, tygodniami czy coś, ale trudno, ale tak, wiesz, o co chodzi. Nie, nie. Ja na przykład widzę, że ja zamykam coś, zamykam jakąś strefę, na przykład natychmiast się następna otwiera strefa. Spokutowałem, zamknąłem, patrzę, druga już się otwarła. Aha, kurczę, mówię. Problemy znikają pod manifestem mocy. I to się staje normalną rzeczą. Dalej będą problemy, ale będą znikać pod manifestem mocy. Odnajdziesz źródło mocy. Zobaczcie, jak się je praktykuje na co dzień. Nie będziesz już marzył o tym. Nie będziesz marzył o tym, że problemy zniknęły. To nie będzie w marzeniach twoich. To nie będzie, o, kiedyś tak. Nie będziesz mówił, chodzę w wierze. Będę tak chodził w wierze. To nie chodzi o to. Zaczniesz doświadczać tych rzeczy.